Dzień dobry i witam ze Słońca Kalifornii. Tu Mirek Burnajko i witam w tą piękną niedzielę. Dzisiaj mamy krótkie wideo w temacie startowania biznesu, bo dużo osób pyta. Miałem tą przyjemność startować 4 biznesy w ostatnich 3 latach i wszystkie są profitable, więc pokażę, gdzie jest sekret, bo też, co jest bardzo ważne, zanim zacząłem tak naprawdę te 3 lata temu, jeszcze wcześniej próbowałem różne pomysły biznesowe, natomiast nie działały z tych samych powodów, które pokażę tutaj. Więc dla osób, które startują swój biznes albo chciałyby startować swój biznes i są w takim momencie, że nie wiedzą jak zacząć, co zrobić, kiedy zrobić, w którym kierunku iść, etc., to pokażę. Uprzedzam, ta lekcja nie będzie bardzo seksowna, to znaczy, że nie będzie tutaj trików na zasadzie idź sztuczną inteligencję albo zrób taką taktykę na Facebooku. Nie, nie, zajmiemy się bardziej uniwersalnym tematem, który można odnieść do każdego biznesu. Pierwszy taki projekt, który jeszcze zrobiłem na etacie, to był blog IT Certification Master, który zarabiał na siebie. Natomiast zarabiał na siebie trochę przez przypadek i trochę przez dużą ilość powtórzeń. Wtedy zbudowałem produkt, którym był blog. Trochę sobie szedziłem z marketingiem, bardzo słabo szedziłem ze sprzedażą, ale jeżeli coś robimy wiele razy, to wtedy nam się udaje, więc jak ktoś zna historię, można to znaleźć na blogu 3poziom.pl, linkuję poniżej. Wysyłałem maila, aż w końcu jeden mail zachwycił i znalazłem firmę, która zechciała reklamować się na moim blogu i w ten sposób też powstała pierwsza firma i tak ruszyło. Natomiast jeżeli zakładamy jakąkolwiek firmę, potrzebujemy 3 umiejętności. Pierwszą umiejętność to jest budowanie produktu, co jest ważne, nie ma to związku z pomysłami. Amazon dostarczał książki, Allegro, kopia eBaya, w cudzysłowie oczywiście super firma. Apple robił telefony i komputery, które już inne firmy robiły. Pomysł nie ma znaczenia. Nawet jak ktoś do mnie przychodzi z Mirek, zainwestujmy, ma fajny pomysł na nową innowacyjną technologię, ja bardzo niechętnie na to patrzę, bo jak zobaczymy sobie na firmy, które się rozwinęły, najpierw robiły zwykłe produkty, z czasem dodawały innowacje do swojej kultury, ale Google zrobiło lepszą wyszukiwarkę i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie firmy robiły po prostu trochę lepiej coś, co już było. I potem dopiero dodają innowacje. Więc jeżeli firma zaczyna od razu od innowacji, tutaj zapala się od razu lampka. Więc pomysły nie mają znaczenia. No dobrze, Wileczku, więc jak zbudować produkt bez pomysłu? O to chodzi, że dobra osoba, która buduje produkt, czyli osoba, która potrafi, załóżmy, upiec bułkę, albo zrobić usługę konsultingową, albo zbudować stronę internetową, albo you name it, dowolną rzecz, którą wolno dostarczyć klientowi, to jest osoba, która tutaj jest taka buźka uśmiechnięta, to jest klient. Potrafi określić dokładnie, kim jest docelowy klient i z nim porozmawiać i jeżeli wszystko nawet dobrze poszło, to od tego klienta otrzymać pierwsze pieniądze, które posłużą mu do budowy produktu. I teraz tu często słyszę, Mirek, nie mogę brać pieniędzy od klienta, jeżeli nie ma zbudowanego produktu. No tak, ale często my też bierzemy pieniądze od naszej rodziny, jak jeszcze nawet nie mamy firmy i nie mamy klienta, od banku, gdy nie mamy klienta, nie mamy firmy, od inwestorów nie mamy klienta i firmy. I z tych wszystkich rzeczy, które tu wymieniłem, klient to jest osoba, która by nam płaciła pieniądze. Jeżeli nie mamy tego klienta, to tutaj jest problem, w tych 3 miejscach. Klient, jeżeli nam płaci i mamy dobry zespół, który potrafi zbudować produkt, nie ma nic lepszego na świecie. Więc wszystkie moje firmy, które budowałem, były bez zewnętrznego kapitału, były bez żadnych inwestorów, żadnych kredytów, nie mam żadnego kredytu w tej chwili ani na firmę, ani prywatnie, więc wszystko było generowane wewnątrz od klientów. Więc mamy naszego klienta, pytamy jakie ma problemy, jakie ma kłopoty i próbujemy znaleźć mu rozwiązanie. Najczęściej też powie, że używał tego, a to nie działa, to jest właśnie wtedy idealna rzecz, żeby takie sobie pomóc. Ja swoje umiejętności, jeżeli chodzi o budowę produktu, wyceniam gdzieś na 5 na 10. Może nawet 4 na 10, co będzie miało za chwileczkę związek przy pewnym temacie. Druga rzecz to marketing. Możemy mieć genialny produkt, natomiast jeżeli nikt o nim nie wie, to nic nie zrobimy. Jeżeli nawet ludzie nie wiedzą, że ten produkt rozwiązuje problem, nic nie zrobimy. Jeżeli ludzie nie wiedzą, że jest problem, nic nie zrobimy. Więc musimy mieć umiejętność głównie komunikacji, pokazywania światu, że hej, jest problem, hej, jest rozwiązanie tego problemu i hej, my mamy rozwiązanie tego problemu. Wtedy jest kolejka osób zainteresowanych naszym produktem, naszą usługą, you name it, i możemy dostarczyć. Tutaj nieskromnie ocenię swoje umiejętności na 8, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego to ma sens. I sprzedaż. I przechodzimy do umiejętności sprzedaży, czyli jeżeli mamy osobę, która do nas przyszła, już jest zainteresowana naszym produktem, to dochodzi do transakcji. Ta osoba zapłaci nam, my bierzemy pieniądze, pomagamy danej osobie rozwiązać ten problem
jako osoba sprzedażowa zamieniamy osobę, która chce coś kupić, w osobę, która kupiła. Teraz mi brakowało kiedyś tych umiejętności, z czasem je mocno wyrobiłem, czyli w tej chwili damy 7. I teraz, gdy budowałem firmę Chmurowisko, sam na początku, szło całkiem dobrze. Wtedy moje umiejętności produktowe były jakie były, natomiast zdobywałem wiedzę, budowałem marketing dookoła swojej firmy informatycznej, robiłem sprzedaż, ale dopiero w chwili, gdy dołączył do mnie Damian Mazurek, wtedy firma zaczęła się mocno rozwijać. Dlaczego zaczęła się rozwijać? Ponieważ Damian bardzo dobrze dostarczał produkty i budował produkty. Damian był tutaj na poziomie 8 na 10. I teraz dochodzimy do bardzo ważnej koncepcji, czyli bardzo mało jest przedsiębiorców, którzy mają niesamowite możliwości budowania produktu, marketingu i sprzedaży. Zazwyczaj jest to jedna z tych trzech opcji. Produkt, czyli załóżmy mamy programistę, który programuje, marketing, czyli osoba, która potrafi pokazać światu, robi content, robi social media, robi Facebooki, ładnie robi PR. I sprzedaż, czyli osoba, która bierze klienta, rozmawia z nim, rozumie jego potrzeby i potrafi dobrać produkt i tym samym za to wziąć pieniądze. Mało jest takich osób, bardzo mało jest takich osób, które mają te wszystkie trzy umiejętności. Zazwyczaj spotykamy, załóżmy tutaj mamy 5, tu 1, tu 1, tu mamy na przykład 6, tu 1, tu 1, ok? Nie ma w tym nic złego, ale najgorsze, którą możemy zrobić, to często widzę, że powstają firmy, gdzie mamy na przykład 2 albo 3 ludzi, którzy zajmują się budową produktu. Okej, nie ma nikogo w sprzedaży marketingu. Nie ma prawa działać, bo jeżeli mamy świetny produkt, pokażemy światu i ruszamy. I znowu, jeżeli ktoś się do mnie odzywa, ostatnio miałem taką sytuację, gdzie człowiek mówił, że ma chyba 2 czy 3 programistów i razem pisze aplikację, ale nikt nie umie sprzedawać i marketingować, to jest bardzo słaby sposób. Więc to, co musimy robić, musimy grać na swoich silnych stronach. Gdzie jest moja gąbka? Więc to, co musimy robić, to grać na swoich silnych stronach i słabościach. Czyli jeżeli mamy umiejętności sprzedaży i marketingu, szukamy do zespołu osoby, która będzie zajmowała się produktem. Może to być wspólnik, może to być pracownik, może to być ktokolwiek inny, ale nie pozwólmy sobie, żeby oszukiwać siebie, że możemy coś zbudować, bo teraz jeżeli brakuje nam tych 3 umiejętności, będzie nam bardzo ciężko. No dobrze, Mireczko, ale na przykład twoja akademia, budujesz sam, nie masz przy akademii żadnych wspólników. Jeżeli chcemy działać sami, nie ma w tym nic złego, ale musimy rozwinąć te umiejętności, te umiejętności, te umiejętności. Nie muszą być na 10, mogą być na 3, 4, 5, ale jak mamy umiejętność budowania produktu, marketingu i sprzedaży, klękajcie narody, osiągniemy w jakiś sposób sukces biznesowy. I teraz dochodzimy do kolejnej rzeczy. Trzeba pozwolić sobie na naukę. Czyli widzimy, czego nam brakuje, się rozwijamy. Okay? Czyli czytamy książki, przechodzimy przez kursy, chodzimy na konferencje, you name it, zdobywamy wiedzę, ale nie tylko zdobywamy wiedzę, ale tę wiedzę wdrażamy też szybciej. Czyli najlepszą praktyką jest taką, załóżmy, bierzemy jakąś książkę, weźmy tą, czytamy o sprzedaży. O, ciekawa idea i testujemy ją w życiu. Okay? Czyli nie czekamy, aż ta idea poleży w naszym notatniku, ogrzeje się i za rok czasu, gdy będę miał wszystkie gotowe informacje, to przetestuję. Nie. Ludzie, którzy dobrze działają w tematach biznesowych, szczególnie w tym szybko zmieniającym się świecie, który zmienia się jeszcze szybciej, są to ludzie, którzy potrafią szybko bardzo działać. Czyli znowu, musimy wyrobić sobie sztukę szybkiego wykonywania tego, co się nauczymy. Przestajemy robić notatki z książek, zaczynamy wdrażać to, co się nauczyliśmy w książkach, w kursach, konferencjach, okay? Więc gdy mamy to, możemy zacząć działać. Nie wymyślamy nowych innowacyjnych pomysłów na początku. Szukamy naszych klientów, odpowiadamy sobie na pytanie, z kim chcemy pracować, jakie problemy u tych ludzi możemy rozwiązywać. Po prostu rozmawiamy z tymi ludźmi. To jest ludzie, którzy osiągają największe sukcesy biznesowe, to są po prostu ludzie, którzy słuchają swoich klientów i potrafią im pomóc. Nawet jak zewnątrz to wygląda inaczej, wewnątrz jest tak samo. Wszystkie produkty, które w Chmurowisku czy w Akademii odniosły sukces, to były takie, gdzie klienci mówili, że chcieli, nawet ci klienci płacili zawczasu. Wszystkie produkty, które się nie udawały, to były produkty, które ja wymyśliłem, wow, ale mam super pomysł. Wyglądał bardzo fajnie pomysł, ale market weryfikuje, rynek weryfikuje wszystko. Jakie rzeczy są dobre, żeby zacząć rozwijać wiedzę w tych tematach? 4 książeczki do polecenia. Po pierwsze, Marketing, The 22 Immutable Laws of Marketing. Polecam dla osób, które nie wiedzą o marketingu, to jest dobre miejsce, żeby zacząć. O sprzedaży, The Ultimate Sales Machine, dobra książka, żeby zacząć. O kwestii budowania produktu i o kwestii szybkiego wykonywania Elon. I jak zobaczymy, nawet kwestia Tesli czy kwestia lotów w kosmos, to nie były rzeczy innowacyjne, to były rzeczy, które na początku były standardowe, samochód z silnikiem elektrycznym. Z czasem to było innowacyjne. Natomiast Elon jest dobrym przykładem tego, żeby poczytać, popatrzeć, jak on szybko wdraża te wszystkie idee w życie. I do osób, które
chcą w ogóle zrozumieć, dlaczego nauka i poznawanie procesów myślowych jest taka ważna, jak to robić najlepiej, ale też jak zrozumieć świat. Seeking Wisdom, From Darwin to Munger. Niesamowita książka, strasznie droga i tylko w wersji papierowej, ale jest genialna, jeżeli chodzi o kwestie związane z budowaniem naszego procesu. No i też troszeczkę zrozumiemy, dlaczego nie wykonujemy tych rzeczy. Więc to tyle. Mam nadzieję, że dało Ci to drobinkę wartości. Daj znać w komentarzu, czy tak. Możemy tego typu wideo mieć więcej, ale musisz mi dać znać w komentarzu. Tym samym dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro. Pa!